Dosyć silnym trendem konsumenckim obserwowanym w ciągu ostatnich lat jest coś, co można z grubsza nazwać klient nasz pan. Konsumenci produktów, usług mają coraz większe oczekiwania wobec tego, co dostają od rynku, mają coraz więcej narzędzi do wyrażania swojego niezadowolenia bądź swoich oczekiwań. Efekt jest taki, że to jakość tych usług się poprawia. I to, co jest wyraźne w miastach, to przekładanie tego podejścia konsumenckiego na usługi publiczne. Czyli jeżeli mamy jakieś oczekiwania wobec dostarczyciela usług o charakterze komercyjnym, operatora telekomunikacyjnego, instytucji finansowej, czy po prostu producenta produktu, który używamy, to te same oczekiwania wysokiej jakości, łatwości użycia, też jakby jakości obsługi danych produktów bądź usług, tego samego oczekujemy również od sfery publicznej. Czyli miasta muszą zacząć odpowiadać na takie potrzeby, które są potrzebami czysto konsumenckimi, związanymi z budowaniem dobrych relacji z klientem, z dostarczaniem usług, które są przejrzyste, łatwe w użyciu, i miasta zaczynają już to robić. Wyraźnie widać, że poprawia się infrastruktura publiczna, poprawia się jakość obsługi urzędniczej. Ktoś, kto wchodzi do urzędu, już nie jest traktowany jako wróg, jako tak zwany petent, ale jest bardziej klientem. Starają się urzędy odpowiadać na te oczekiwania, robią to coraz lepiej i jest to rzeczywiście widoczne.